Stefan Chwin, prozaik, eseista, historyk literatury, profesor zwyczajny, grafik. Autor kilkunastu powieści, dwóch tomów dzienników, dziewięciu książek o charakterze eseju naukowego oraz opracowania naukowego tekstu i wstępu do Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza dla serii Biblioteki Narodowej. Współredaktor serii Transgresje oraz członek zespołu kwartalnika artystycznego wydawanego przez Książnicę w Toruniu. Liczne studia, artykuły, eseje i fragmenty prozy ogłaszał m.in. na łamach kwartalnika artystycznego, Tygodnika Powszechnego, Tytułu, Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej i Newsweeka oraz prasy zagranicznej. Jego najbardziej znana książka, powieść Hahnemann, wystawiana w Teatrze Wybrzeże i Bałtyckim Teatrze Dramatycznym imienia Juliusza Słowackiego, należy do czołowych dzieł literatury gdańskiej. Książki autora przełożone zostały na kilkanaście języków. Autor otrzymał za nie wiele nagród, zarówno w kraju, jak i za granicą. Eseistyczne książki Stefana Chwina od wielu lat krążą wokół tematu zdrady oraz samobójstwa, analizowanego nie jako problem psychiatryczny czy medyczny, tylko jako fenomen świata literatury i wyobraźni. Tym razem książkę Oddać życie za Polskę Stefan Chwin poświęcił samobójstwu altruistycznemu, zapisanym w historii polskiej literatury i kultury gestom oddania życia w imię świętej miłości ojczyzny. Wanda rzucająca się w fale Wisły, Ordon wysadzający się w powietrze na reducie, Rejtan czy mały rycerz Michał Wołodyjowski grzebiący siebie pod gruzami kamienieckiej fortecy. To niektóre z analizowanych w tej książce literackich mitów. Konsekwencja, z jaką Stefan Chwin powraca w swoich esejach i powieściach do tematu samobójstwa, a samobójstwa altruistycznego w szczególności, skłania do rozważań. Książka Oddać życie za Polskę rzuca na tę zagadkę pewne światło. Czy nie chodzi Stefanowi Chwinowi o to, byśmy uwolnili się od romantyczno-patriotycznych wampirów, wciąż niefrasobliwie domagających się od nas przelewania naszej krwi?